Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof, Vega Fitness. Kilka osób pytało się mnie, jak wyglądają moje treningi, więc dzisiaj przedstawię Wam mój typowy trening na plecy, klatkę piersiową, biceps oraz triceps. Dla oszczędzenia czasu zawsze robię super serię i trening zaczynam od podciągania się na drążku podchwytem połączony z wyciągiem dolnym wąskim uchwytem. Ogólnie rzecz biorąc, moje treningi nie są zbyt ciężkie, nie są zbyt skomplikowane. Muszę uważać na mój zerwany pięciokrotnie lewy bark, raz zerwany lewy bark oraz wrodzoną wadę kolana, więc na pewno nie jestem najlepszym przykładem kopiowania swoich treningów. Ogólnie rzecz biorąc, moje problemy właśnie ze stawami wzięły się z braku wiedzy. Przede wszystkim na początku moich treningów zacząłem jeść mięso. Cały czas jadłem dużo mięsa i to też było bezsensowne. Druga sprawa, no niestety nie wiedziałem za dużo o treningach, dlatego też poszedłem na kurs trenera personalnego, żeby dowiedzieć się więcej. Jak widać, kolejne ćwiczenie to podciąganie hantli do tułowia, czyli tak zwane wiosłowanie hantlą. I w połączeniu z podnoszeniem hantli na biceps. Tutaj również supinacją nadgarstka. No więc dalej, jeśli chodzi o moje problemy właśnie ze stawami, wywodziło się to przede wszystkim z tego, że nie wiedziałem dokładnie, jak ćwiczyć. No niestety nie miałem tej wiedzy. Dlatego staram się tę wiedzę ciągle zgłębiać, staram się poprawiać moje treningi, staram się poprawiać moją formę oraz wykorzystywać wiedzę, którą zdobyłem na kursie trenera, również w życiu oraz w moich własnych treningach. Na zakończenie treningu pleców staram się dobić się jeszcze przyciąganiem drążka do klatki piersiowej, skupiając się na negatywnej porcji ruchu, czyli przyciągając drążek dość szybko do klatki piersiowej oraz opuszczając go dość powoli. Następnie przychodzi pora na trening klatki piersiowej. Zaczynam od wyciskania sztangi na ławce poziomej. Jak sami widzicie, przyciągam sztangę prosto do klatki piersiowej, robiąc lekką pauzę, jest to oczywiście teraz rozgrzewka, a następnie starając się jak najszybciej wypchnąć sztangę do góry, pamiętając o tym, żeby oczywiście sztanga szła do góry w linii prostej. W tym przypadku nie robię żadnych super serii, gdyż robię bardzo, bardzo dużo pojedynczych serii w tym ćwiczeniu i super seria tylko dodatkowo by mnie osłabiła oraz sprawiła, że nie mógłbym wyciągnąć takiej ilości powtórzeń. Następnie wracamy już do super serii oraz ćwiczenia, które bardzo lubię, którego zawsze mi brakowało, gdyż nie miałem dostatecznie ciężkich hantli, a teraz, skoro je mam, to zaczynam je również wykonywać. Jest to wyciskanie hantli na ławeczce poziomej w super serii w połączeniu z sprostowanie ramion na triceps, również używając hantli. I to właściwie byłby koniec mojego treningu. Nie jest to oczywiście dużo, jest to trening wykonany w nocy. Mam nadzieję jednak, że tego typu filmik Wam się spodobał. Jak cały czas powtarzam, nie jestem żadnym wzorem do naśladowania. Ćwiczę tylko i wyłącznie po to, żeby zachować relatywnie wysoką masę mięśniową. Nie jestem atletą,
ale staram się po prostu być lepszą wersją samego siebie, jak każdy z Was powinien próbować. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.